Złapaliśmy jeszcze Antka po raz kolejny. No szkoda straszna. Tutaj trener Okiński, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, no mówi, że ewidentnie zostałeś oszukany przez sędziów. No ja sobie nauczyłem się nie sędziować w trakcie, więc muszę zobaczyć ją na spokojnie, wtedy sobie ocenię. No, ciężko było mi miksować z nim, był długi, wysoki i dobrze bronił płaszczyzny, w której chciałem się z nim bić. Czyli przeatakować mocno w stójce i skrócić do zapasów i tam na tej ziemi już pewnie bym sobie mógł jakoś z nim poradzić, ale no, uciekał cały czas. No, to jak powiedzieć, to ja próbowałem narzucić tempo. Pana Macieja Kowalskiego, no witam. Co się kurwa tam stało? Przecież on to nie wygrał, wszyscy pokręcili głową, o co chodzi? Tak zrobili sędziowie, no zobaczę walkę, ja jestem zadowolony, dodałem się wszystko, byłem skazywany na pożarcie, dałem równą walkę, co pewnie niektórzy mówią, że wcale nie przegrałem, więc ja jestem szczęśliwy, no jestem cały, zdrowy, było blisko, był trafiony parę razy. Właśnie, tam były fajne wymiany, podłączyłeś go, miałem wrażenie, kilka razy, ale on chyba ciebie też tam kilka razy trafił. On mnie raz podłączył w końcówce pierwszej rundy. Ale ono tam tak zabrzęczało, no ale ja miałem tych takich sytuacji więcej niż on, więc nie wiem dlaczego, jak powiedzieć, 3-0 dla niego. Jak powiedzieć, no ja myślałem, że jak walcząc, wchodząc do trzeciej rundy, Mirek mówił, utrzymaj tylko to co masz i jest super, nie? I jak powiedzieć, starałem się przycisnąć trochę w tej trzeciej rundzie, ale no, nadal nie dał się, jak powiedzieć, mi sklinczować. No, walka, no nie wiem, no ciężko mi ocenić, muszę zobaczyć. Tak sobie wyobrażałeś koniec kariery? Mówię tutaj o tym, że no, zawalczyłeś na 50. gali KSW w Londynie. Publiczność bardzo cię ciepło pożegnała, więc chyba fajnie. Tak, super. No, była ogromna energia. Wszyscy mi kibicowali, było naprawdę fajnie. Werdykt no, taki nie do końca, no, ale widać, że trochę jestem zardzewiały, że dawno się nie biłem i już tak ciężko mi, jak powiedzieć, to połączyć płynnie. No nie było to najlepsza wersja Antka, ale no, umówmy się, no mam 37 lat i się starzeję i ta wersja raczej nie będzie już lepsza. Żadnych protestów, jak rozumiem, składać nie będziecie, dajecie sobie spokój, krótko mówiąc. No to, ale o co kruszyć kopię, no ja się pokazałem z dobrej strony, mogłem pokazać się trochę z lepszej, ale, no, ale o co protesty, no ja się super walka, mogła się na pewno podobać, raczej protestów nie będzie, no mam nadzieję, że nie było aż tak drastycznie. No. Są zawodnicy, którzy nie wytrzymują na tej sportowej emeryturze i wracają. Ciągnij wilka do lasu. Myślisz, że ty na 100% te rękawice odwiesisz na kołku, czy jednak będziesz próbował? Znaczy wracać? Nie, no wracać do czego? No mistrzem już wiadomo nie będę, a jak nie mogę być na mistrzowskim poziomie z najlepszymi, no to o co kruszyć kopię? Może kiedyś dla fanów ekstra fajta jakiegoś, ale już tylko dla fanów i za jakąś porządną wypłatę, tak żeby czasami może się przypomnieć, ale generalnie sport taki, sport mocno zawodowy, już idzie w odstawkę, chce się cieszyć życiem normalnym. Może połączycie siły trenerskie z trenerem Oknińskim, założycie jakąś taką wspólną filię? Kto wie, no życie jest, jak powiedzieć, niezbadane i w tej chwili jestem trenerem w KSW Gymie i kto wie, co życie przyniesie później. Zapytam o to, co tam się z tym KSW Gym dzieje, bo ostatnio było o tym głośno w internecie, nie wiem, czy słyszałeś. Wiesz co, no jestem między młotem a kowadłem, więc jestem stroną, bo jestem zatrudniony i pracuję w KSW Gymie, więc nie będę się wypowiadał. Jasne, rozumiem. Antoni, ode mnie to wszystko, wielkie dzięki, dzięki za te wszystkie walki, te wszystkie lata. No i co, widzimy się dalej tak naprawdę w środowisku MMA. Tak, oczywiście, no mam teraz zawodników i tę energię skupię na nich. Powalczyłem, pokazałem 3 rundy, że mogę się bić. Byłem skazywany na pożarcie. Walka była równa, więc mam nadzieję, że dostarczyłem pozytywnych emocji. Wielkie dzięki, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.